Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Dany jest ciąg arytmetyczny AN określony dla n większego równego od 1, w którym spełniona jest równość A21 plus A24 plus A27 plus A30 równa się 100. Oblicz sumę A25 plus A26. Zobaczmy tak. Tutaj będziemy musieli zastosować wzór ogólny na n raz ciągu, czyli że AN to jest A1 dodać n minus 1 różnic, czyli na przykład A25 to będzie A1 dodać 25 dodać 1, czyli 24 różnice. Tak samo A26 to będzie A1 dodać 26 dodać 1, czyli 25 różnic. Czyli suma, którą szukamy, A25 plus A26, to jest inaczej A1 plus 24 dodać A1 plus 25, oczywiście różnic. Czyli w sumie po dodaniu mamy 2A1, dodać 24 i dodać 25, czyli dodać 49 różnic. Tego szukamy. Teraz przyjrzyjmy się, co tutaj mamy. Tutaj mamy podane tak, A21, które zapisujemy jako A1 plus 20 różnic ze wzoru ogólnego, dodać A24, które zapisujemy jako A1 plus 23 różnice, dodać A27, które zapisujemy jako A1 plus 26 różnic i dodać A30, które zapisujemy jako A1 plus 29 różnic i to wszystko jest równe 100. Teraz zobaczmy, A1 plus A1 plus A1 plus A1, czyli 4A1, dodać 20 plus 23 to są 43 różnice, plus 26 to mamy 49, 69 różnic, plus 29 to jest 98 różnic. I to wszystko daje nam 100. Dzielimy sobie teraz stronami przez 2. I zobaczmy, mamy 2A1 plus 49 różnic równa się 50. I to jest to, czego szukamy, bo my szukaliśmy właśnie, ile to jest 2A1 plus 49 różnic, bo to jest inna forma zapisu A25 plus A26. Czyli ta suma jest równa 50 i to jest odpowiedź. Możemy to jeszcze dopisać, że to jest równe te A25 plus A26.